Pewien widz wpisał się na moim kanale pod jednym z filmów, a konkretnie tym dotyczącym Nowego Narodzenia, postulując w swoim wpisie, że jego zdaniem i Kościoła katolickiego oczywiście, Nowe Narodzenie jest to samo co chrzest wodny. Czyli można postawić znak równości pomiędzy Nowym Narodzeniem a chrztem. I oba pociągają jak gdyby te same skutki. Wpisał się mniej więcej tak. Skoro przedstawia się Pan jako katolik, to znaczy chodzi o mnie, to wie doskonale, że Kościół katolicki głosi, że chrzest jest nowym narodzeniem. Tak pisze Uwiegomość. I przytacza tu katechizm Kościoła katolickiego, artykuł 1279, który brzmi tak. Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie się do nowego życia, czyli chodzi o narodzenie na nowo, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Nie znam tożsamości tego jegomościa, gdyż większość wpisów internetowych pod filmami to są wpisy albo z fałszywego konta, albo anonimowe, albo z taką tożsamością, którą trudno jest po prostu rozpoznać. Przypuszczam na podstawie tych wpisów, które on tutaj uporczywie pod moim filmem zamieszczał, że jest to znawca Kościoła katolickiego i katechizmu Kościoła katolickiego. Powoływał się na ten katechizm, więc pewnie może to być ksiądz albo nawet jakiś biskup. Tego nie wiem. W każdym razie kategorycznie się z taką tezą nie zgodziłem i nie zgadzam, stojąc cały czas na gruncie Ewangelii, którą przecież czytałem i rozważam dalej. A o tym już za chwilę. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Są trzy powody powiązane ze sobą, dla których chrzest wodny, bo o takim tutaj mówimy, nie może być równoznaczny z Nowym Narodzeniem. Opisanym tym w rozmowie Jezusa z Nikodemem z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Choć w zasadzie wystarczyłby jeden z tych powodów, żeby obalić takie twierdzenie i znak równości pomiędzy chrztem a Nowym Narodzeniem. Pierwszy z tych powodów. Nowe Narodzenie gwarantuje wejście do Królestwa Bożego. No i oczywiście, co się z tym wiąże, do zbawienia i do życia wiecznego. Jezus wyraźnie podkreślił, że kto nie narodzi się na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego, a więc Nowe Narodzenie jest warunkiem koniecznym ujrzenia Królestwa Bożego i zbawienia. Jeśli Nowe Narodzenie byłoby tym samym co chrzest, to by znaczyło, że chrzest daje nam przepustkę i gwarancję wejścia do Królestwa Bożego, czyli do zbawienia. A zatem niepotrzebna byłaby do niczego ofiara i męczeńska śmierć Jezusa na krzyżu. No bo po co? Skoro wystarczyłoby ochrzcić człowieka, wystarczyłby w zupełności chrzest wodny. No i już z tego powodu artykuł 1279 katechizmu Kościoła katolickiego jest błędny w tym punkcie, no bo zakłada, że chrzest daje zbawienie, a nie daje. Gdyby chrzest wodny dawał w rzeczywistości zbawienie, to Jezus w rozmowie z Nikodemem, opisanej właśnie w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana, który czytaliśmy niedawno, zaleciłby Nikodemowi po prostu weź chłopie i się ochrzci, przyjmij chrzest i sprawa załatwiona, będziesz zbawiony. Jezus nie powiedział mu niczego takiego, zamiast tego enigmatycznie dosyć dla Jana, dla Nikodema tłumaczył mu, że musi się na nowo narodzić, żeby zobaczyć Królestwo Boże. Po trzecie, sam Jezus nigdy nie chrzcił wodą, nigdy nie chrzcił. Co jasno wynika z Ewangelii, też czytaliśmy to w Ewangelii Jana, 4 rozdział, drugie zdanie. Sam Jezus nie chrzcił. Dlaczego tego nie robił, skoro chrzest miałby według katechizmu spełniać tak doniosłą rolę i dawać ludziom zbawienie? Dlaczego Jezus tego nie robił w takim razie? No i tu wracamy na początek tego koła. Dlaczego Jezus męczeńsko umarł na krzyżu za nasze grzechy i nasze zbawienie? No skoro chrzest miałby dawać to samo i dawać zbawienie
po co byłby wtedy w takim razie jego śmierć męczeńska na krzyżu? Po co ona byłaby? Niedorzeczność zwolenników tej teorii stawiania równości pomiędzy chrztem a nowym narodzeniem jest w tym kontekście chyba bardzo wyraźnie widoczna. No ale pan o inicjałach JP nie odpuszczał i prowadził ze mną dialog. Nie zgodziłem się oczywiście z jego postulatami i argumentami, jakich używał. Więc wytoczył działa o ekskomunice tych, którzy nie zgadzają się z nauczeniem Kościoła katolickiego w tym zakresie i w ogóle w każdym. Odpisałem mu, że w takim razie powinien on ekskomunikować nie tylko mnie, ale 66% katolików, ponieważ według badań statystycznych nie zgadzają się z nauczaniem Kościoła co do stosowania prezerwatyw jako środka regulacji poczęć, tak? Takie są badania statystyczne. I tutaj przytaczam może, co napisaliśmy wzajemnie do siebie. Odpowiedziałem więc tak. A czy pan jest katolikiem, a prezerwatyw pan używa? W tym zapytaniu oczywiście była ukryta intencja, zgodna z tematem naszej rozmowy. Jegomość JP odpisał tak. Jestem katolikiem i nie używam prezerwatyw. Nie wiem, po co takie pytanie. Odpisałem mu tak. No to informuję pana, że wedle badań naukowych 60% społeczeństwa w tym kraju używa prezerwatyw. Teraz pan już wie, po co było to pytanie. I oczywiście dodałem w nawiasie, że ksiądz nie powinien używać prezerwatyw. Nie tylko z tego powodu, żeby być zgodny z nauczaniem Kościoła katolickiego, ale są jeszcze inne powody. JP odpisał mi zatem tak. Właśnie, że nie wiem, po co jest to pytanie. Mogę się jedynie domyślić, że skoro 60% społeczeństwa używa prezerwatyw, to może to oznaczać, że głos Kościoła w sprawie antykoncepcji jest błędny. Prawdopodobnie podobnym mechanizmem chciał pan podważyć wiarę Kościoła, że chrzest jest nowym narodzeniem, bo inni chrześcijanie tak nie uważają, w tym również pan. Odpisałem więc, niech pan wybaczy, ale pana logika jest bzdurna i przypomina mi logikę uczonych radzieckich ze znanego kawału, którzy powyrywali muszce wszystkie nóżki i napisali w raporcie, że mucha ogłuchła i nie słucha poleceń. Otóż to, że 60% społeczeństwa nie słucha Kościoła katolickiego w sprawie antykoncepcji, nie oznacza, że mają rację, bo są w większości, tylko dowodzi, że można nie zgadzać się z Kościołem katolickim w wielu kwestiach, bo to nie jedyna przecież, i nadal być katolikiem, którego nikt nie dyskredytuje. Jegomość o inicjałach JP wyglądał na trochę zniecierpliwionego moim oporem, bo odpisał tak. Po co zatem pan pisze o prezerwatywach, jeżeli materiał jest o nowym narodzeniu? To zgadza się pan z nauką Kościoła, że chrzest jest nowym narodzeniem, czy ma pan inną wiarę w tym temacie? Odpisałem więc tak. A już miałem nadzieję, że zaczyna do pana docierać jakieś światło, a jednak nadzieja złudną była. Bo najpierw niech pan przyzna, że 60% katolików nie jest zgodna z nauką Kościoła, a potem możemy dalej dyskutować, bo nie widzę na razie żadnej wspólnej płaszczyzny porozumienia. Więc JP odpisał tak. Pan przytacza jakieś dane o prezerwatywach. Co one mają dowodzić w kwestii nowego narodzenia? Jak się pan nie zgadza z nauką Kościoła, to nie ma co się bać do tego przyznać. Wielu katolików nie zgadza się z nauką Kościoła i wierzy, tak jak oni sami uważają, nic to nowego. Odpisałem więc tak. No właśnie, wreszcie pan doszedł, okrężną wprawdzie drogą i po wielu postach, do prawdy podstawowej, że wielu katolików w wielu sprawach nie zgadza się z naukami katolickimi i nauczaniem Kościoła i są nadal katolikami i jakoś nikt ich nie atakuje, nie odsądza od czci i wiary i nie ekskomunikuje z Kościoła. Dlaczego więc pan przyczepił się akurat do mnie? Brakuje panu katolików do nawracania na katechizmy? Niech się pan zajmie tymi 60% zagubionych owieczek, a nie katolikiem, który czyta Słowo Boże i go przestrzega. Czyżby tym prawdziwym zagrożeniem dla Kościoła był ten, kto czyta Biblię ze zrozumieniem? Tak zapytałem. Pan JP odpisał. Katolików, którzy nie zgadzają się z nauką Kościoła, nie trzeba ekskomunikować. Sami się stawiają poza Kościołem. Więc mu odpisałem tak. Ha, ha, ha. Tym sposobem wykluczył pan z Kościoła 99% katolików.
bo ci, którzy zakładają prezerwatywę i nie zgadzają się z naukami Kościoła, to tylko wierzchołek góry lodowej. Pozostają zatem kapłani. Oni rzeczywiście nie zakładają tych prezerwatyw, tutaj są zgodni z nauką Kościoła, grzeszą bez nich, znaczy bez tych prezerwatyw. I stąd te dzieci z kucharkami itp., choć to najlepsi z nich, bo reszta to homoseksualiści, pedofile, materialiści, chciwi na grosz. Plemię żmijowe, kto was nauczył, jak ujść przed sądem Bożym? Myślicie, że schowacie się za katechizmem Kościoła katolickiego i już siekiera do waszego korzenia przyłożona? No i tak dalej. Tutaj nie będę całego czytał, bo długo by to trwało. No i tutaj na razie komunikacja ucichła, no ale po jakimś czasie czekania na odpowiedź napisałem, że spodziewam się ekskomuniki. Jestem przecież heretykiem, bo mówię prawdę opartą na logice Słowa Bożego i na prawdzie, zamiast przyjąć pokornie fałsz. Nie będę jednak nikomu zamykał drogi do zbawienia, nawet za cenę ekskomuniki przez jakiegoś tam pana JP, który jednak nie ujawnił nigdzie swojej prawdziwej tożsamości i działa anonimowo. Haha, to wszystko byłoby naprawdę śmieszne, a nawet groteskowe. Pedofile, homoseksualiści, chciwi na grosz, rozpustni faryzeusze są pełnoprawnymi członkami Kościoła i nawet mogą lud Boży prowadzić. A katolik wzywający do szczerego i prawdziwego nawrócenia zasługuje na potępienie i ekskomunikowanie. Dobre, dobre, nie dam się ekskomunikować na takich warunkach. No i po kilku godzinach pan JP znowu się odezwał w te słowa: to nie ja wykluczam katolików z Kościoła, sami się wykluczają, jak napisałem. Proszę czytać uważnie, jak jest napisane. No i tu dyskusja toczyła się w najlepsze. Jegomość JP zarzucał mi, że to ja sam się wykluczam z Kościoła, stawiając się poza nawiasem tego Kościoła, przez to, że szukam prawdy chyba. Więc odpisałem cierpliwie: to właśnie pan wyklucza katolików z Kościoła, bo przecież ja nigdzie się nie wybieram, ani nie mam takiego zamiaru. Jestem nadal w tym samym miejscu i nie widzę żadnego powodu opisanego w Słowie Bożym, abym miał być stąd usunięty. Jeśli pan widzi w Piśmie Świętym takie słowo o ekskomunice, to proszę wskazać, w którym miejscu. Ponadto zarzuca mi pan, iż podważam wiarę Kościoła katolickiego. A w którym miejscu to ja podważam tą wiarę? Owszem, podważam, ale nie wiarę, tylko błędy. Jest z nim pomylenie chrztu z narodzeniem na nowo. To oczywisty błąd nawet w wymiarze logiki dwubiegunowej. Bo gdyby nowe narodzenie było chrztem, niepotrzebna byłaby długa rozmowa Jezusa z Nikodemem, zamiast tego Jezus mógłby mu zlecić ochrzczenie się. Sam Jezus zresztą nie chrzcił, ale jego uczniowie, którzy wzięli ten obyczaj od Jana. Jest o tym napisane w pierwszych wersetach 4 rozdziału Ewangelii Jana. Dziwne, że pan, który jest takim znawcą katechizmu, nie wiedział tak ważnej rzeczy. Żaden chrzest, ani inne obmycia żydowskie i tym podobne nie mogą zmyć brudu grzechu. Gdyby było inaczej, ofiara Jezusa i jego śmierć byłaby daremna i nikomu niepotrzebna. Przecież wystarczy wziąć chrzest, aby narodzić się na nowo, co dałoby przepustkę do Królestwa Bożego. Tłumaczyłem to przed chwilą w oparciu o te trzy podstawowe prawdy i te argumenty logiczne. No ale widać, do gościa nie docierało. Jest pan zatem w błędzie i nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że wierzy pan instytucji, która jest autorem tego błędu. Przed sądem Bożym nie będzie takiego usprawiedliwienia, z jakiego próbowali skorzystać na przykład hitlerowscy zbrodniarze. Bo ja tylko byłem częścią armii i wykonywałem jej rozkazy. No tutaj dyskusja się dalej rozwijała. Także w końcu zaprosiłem go na kolejny odcinek, który zrobię jutro, jak napisałem, i poruszę w nim akurat ten fragment Ewangelii odpowiadający na ten spór o oczyszczenie. No i samo tak wyszło, tak? No i w kolejnym fragmencie, który czytam i rozważam, jest odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy dotrze do pana J.P., który nie wiem, kim jest, bo jego tożsamość jest ukryta, nie wiadomo, kim dokładnie jest. Być może, że jest to ksiądz, być może biskup. Nie chciał ujawnić swojej rzeczywistej tożsamości. No tak to zazwyczaj bywa z trollami internetowymi, którzy nie przyznają się do tego, co sami twierdzą. Nie wiem dlaczego, może się wstydzą swoich poglądów, swojej wiary, czy nie wiem czego jeszcze. Pierwsi chrześcijanie tak nie czynili. Nie wstydzili się swojej wiary i nie uważali, że jest ona sprawą prywatną. No i nie trollowali tych prawdziwych chrześcijan. Szczęść Boże!
robisz, gdy